Jesteśmy ciągle w rzece Jordan. To jest rzeka niezwykła, magiczna. Tyle historii z nią związanych. I oczywiście to, co najważniejsze, to chrzest. Nowy Testament opowiada o ludziach, którzy przychodzili nad rzekę do Jana, którzy chcieli zmienić swoje życie. Którzy czuli, że coś jest niedobrego, a Jan udzielał im chrztu. Przyszedł też i Pan Jezus. To jest ten niezwykły moment, od kiedy rozpoczyna się Jego oficjalna służba, Jego mesjańska służba, Jego namaszczenie, kiedy Duch Święty spoczął na Nim. I tak chrzest stał się niezwykłym momentem w życiu człowieka, który chce podążać za Jezusem. To jest ten moment, kiedy człowiek przychodzi i mówi: chcę, aby Jezus był moim Panem. Kiedy zaczynamy wierzyć w zbawienie, kiedy przyjmujemy Boga do naszego serca, wtedy mówimy, chcemy dać temu jakiś wyraz. I to właśnie chrzest był tym momentem, przejściem ze śmierci do życia. Czymś nowym. Dlaczego czymś nowym? Mówi o tym apostoł Paweł. Apostoł Paweł mówił, iż jest to jakby zanurzenie człowieka w wodnym grobie. Dlatego Nowy Testament, używając słowa baptizo, które znaczyło zanurzam, wkładam. Na przykład farbiarz, który barwił tkaniny, musiał tą tkaninę baptizo do wody, do jakiegoś barwnika, aby całkowicie została zanurzona. I tak to wyglądało i w czasach Jana Chrzciciela, i w czasach Pana Jezusa, i w czasach nowotestamentowych. Chrzest był przez zanurzenie. Dlatego Jan nie brał jakiejś wstągwi z wodą, żeby kogoś pokropić, żeby go troszeczkę polać, tylko człowiek miał być całkowicie zanurzony. Dlatego, że my całkowicie mamy zanurzyć się w nowym życiu w Jezusie. Mamy całkowicie pogrzebać stare życie. I tak jak apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze, człowiek jest pogrzebany razem ze swoją przeszłością w wodnym grobie i powstaje do nowego życia, do życia w Chrystusie. I dlatego Pismo Święte mówiło tylko o takim sposobie chrztu. Dlatego Jan Chrzciciel, dlatego Pan Jezus, dlatego uczniowie przybywali nad Jordan. Bo tutaj było więcej wody. Tutaj można było zanurzyć człowieka, który chciał rozpocząć nowe życie. Czy Ty też chcesz rozpocząć nowe życie? Czy już rozpocząłeś? Czy ten moment jest za Tobą? Każdego dnia mamy podążać za Bogiem. Może w ten sposób. Chrzest jest podobieństwem do związku małżeńskiego. Kiedy zakochujemy się w Jezusie, kiedy mówimy, chcemy iść za Tobą, chcemy żyć z Tobą, Panie Jezu, każdego dnia. To tak jak pewnego dnia stoją obok siebie małżonkowie, on i ona, zakochani w sobie i mówią, chcemy być razem już do końca życia. I jest wspaniały moment, są zdjęcia, są prezenty, jest później wesele, ale prawdziwe życie zaczyna się później. Zaczyna się po miodowym miesiącu, zaczyna się po roku, po dwóch, po pięciu latach, to cały czas trwa. I każdego dnia trzeba na nowo kochać się wzajemnie, żeby małżeństwo było czymś dobrym. I tak samo w naszym życiu z Bogiem. To nie tylko ten moment chrztu, ale to każdy dzień kolejny. Kiedy budzimy się rano i mówimy, Panie, chcemy być z Tobą, chcemy iść z Tobą przez życie. Dlatego to miejsce jest tak ważne. Tutaj się wszystko rozpoczyna. To jest jak dzień ślubu z naszym Bogiem. I niech Pan Bóg daje nam przekonanie do serca o Jego wielkiej miłości. Bo kiedy widzimy Jego miłość, to o ile łatwiej jest Go kochać, jest Go miłować. On jest kimś niezwykłym, z kim naprawdę dobrze i przyjemnie i zbawiennie jest żyć każdego dnia. Niech Pan Bóg nam błogosławi, abyśmy każdego dnia trwali mocno w łączności z Nim.